Pod koniec ubiegłego tygodnia rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa ronda zwycięstwa na osiedlu Sobieskiego. Stare, popękane i zapadnięte w niektórych miejscach płyty chodnikowe oraz zniszczone schody już dawno powinny zostać wymienione. Były one nie tylko mało estetyczne, ale również niebezpieczne. Będziemy wymieniać stare płyty na kostkę Bauma, będziemy też modernizować wszystkie schody, zjazdy dla wózków. Dodatkowo zostanie wykonany jeszcze jeden zjazd dla wózków, który ułatwi uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej dotarcie na zajęcia. Odnowiona zostanie również rampa, przy której pojawią się nowe poręcze. Administracja osiedla Sobieskiego zapowiada też, że zatroszczy się o zieleń na rondzie. Zostawimy oczywiście też istniejącą zieleń, troszeczkę to poszerzymy. Zostaną nasadzone nowe krzewy i wysypane korą, tak żeby tam nie rosły żadne chwasty, żeby łatwiej było to utrzymać. Prace będą prowadzone tylko na tej części ronda, znajdującej się przy blokach 411, 411A i 410, czyli przy klinice Osteon, koło poczty i warsztatów terapii zajęciowej oraz wzdłuż przychodni Medica Perfect. To właśnie tam trzeba się będzie w najbliższych dniach spodziewać utrudnień. Najwięcej będzie, jak będą zdjęte stare płyty, tak, zanim zostanie położona kostka, dlatego że tam zostanie sam piach, no ale myślę, że jakby tutaj nam mieszkańcy wybaczą, bo później efekt będzie, mam nadzieję, zadowalający. A w przyszłym roku takie same prace mają być prowadzone na rondzie Husarska. Modernizacja Ronda Zwycięstwa potrwa około miesiąca i będzie kosztować około 140 tysięcy złotych. W kosztach partycypują też działające tam punkty handlowe i usługowe.